Lato. Wielu osobom kojarzy się z ciepłem, wakacjami. Jakieś jedzenie lodów czy plażing, no ogólnie robienie się na frytę. Też coś dorzuć do skarbonki, a nie, tylko na frytkę się robisz. Jestem dziełem sztuki, jak coś mi się stanie, moja wartość spadnie. Również jest to świetny okres dla hodowców mrówek. Właśnie w tym czasie mrówki roją się i młode królowe szukają miejsca, w którym w przyszłości będą budować swoje mrówcze imperium. W tym okresie każdy mrówczarz jest przygotowany, mając w swojej kieszeni pojemnik. Często nawet więcej niż jeden. Bo co zrobi, jeżeli podczas spaceru królowa wejdzie tuż pod nogi? A o to bardzo łatwo. Dlatego dziś opowiem wam moją historię. Jak tu ciemno. Jesteś wolny. Rójki się zaczęły. Hej, cześć. Witam w świecie mrówek. Znów po przerwie. Dlaczego była ta przerwa? A tak na poważnie. Jest to poniekąd spowodowane różnymi wyjazdami, szkołą, egzaminami, no lecz nie można wszystkiego zwalać na szkołę. Nie jest to odcinek o wyjaśnieniach, bo rozumiem, że część z was może sobie po prostu tego nie życzyć. Dlatego lepiej przejdźmy do tematu. Pewnego wieczoru wybrałem się na spacer. Daleko nie uszedłem i już zobaczyłem masówkę mrówek z rodzaju Lasius. Wokół mnie było pełno skrzydlatych królowych. Zresztą to nic dziwnego, skoro rój mrówek rejestruje nawet brytyjski radar. Więc myślę sobie. Dzisiaj się roją, to jutro na pewno też będą. I tak upłynął dzień pierwszy. Nazajutrz padało. Więc widzę przed oczami obraz masy uskrzydlonych królowych, chodzących po chodnikach i latających wszędzie. Dlatego po deszczu, wieczorem, wyszedłem na łowy. I tak szedłem, i szedłem, nadal idąc, aż w końcu skończył się chodnik. Moim głównym celem było złapanie kilku mrówek z gatunku Lasius niger. Ich nazwa zwyczajowa to hurtnica czarna, łamane na hurtnica pospolita. Swoją nazwę zawdzięcza występowaniu na wszystkich kontynentach świata, od Syberii po bezkres gorącej Sahary. Królowa osiąga długość do 9 mm. Robotnice mierzą od 3,5 do 5 mm. Jest zaliczana do długowiecznych mrówek. Najdłużej żyjąca królowa tego gatunku w warunkach laboratoryjnych przeżyła aż 29 lat. Niesamowite. Lecz po długiej wędrówce, żartowałem, przeszedłem 500 metrów. W końcu ją ujrzałem. Piękna królowa mrówek przyleciała na chodnik. Czym prędzej wyjąłem pojemnik i schwytałem ją. Oczywiście poprawnie byłoby nazwać je Lasius grupy niger, bo nie były oznaczane, więc stuprocentowej pewności nie można mieć. Lecz i tak większość hodowców wrzuca je do jednego worka. Gdy wróciłem do domu, przygotowałem first stepa dla każdej królowej, przeprowadziłem je i odłożyłem w ciemne miejsce, to jest do skarpety. Po co 6 mam plan, by wybrać najsilniejszą, czyli tą, która swoją kolonię rozwinie jak najbardziej. A co z resztą? Niektóre trafią z pierwszymi robotnicami do początkujących hodowców, a reszta co najwyżej zostanie wypuszczona na wolność. Lecz myślę, że te kolonie się w cudzysłowie zagospodaruje.